No i co? I mam nadzieję, że jest dobrze. Pierwszy wyjazd. Nie nagrywałem nic, bo wyjeżdżałem w pośpiechu. Przyjechałem. Jesteśmy na Jordanowie, na nowej w sumie wodzie. Bardzo dużo wędkarzy. Jesteśmy z Krzysiem, z jego tatą. Bardzo fajnie było. No i co? Jest! Da się. Trochę wam pokażę wody. O! Tak wygląda nasze obozowisko. Tu już wędki. No Krzysiu się już zwija, bo on musi jechać. Moje wędki. O, tam siedzi Krzysia tata. Łapie na bata coś. O, jest i Krzysiu. Nowy jakiś tam namiot mój. Kupiony. Kurde, nie sądziłem, że on będzie taki wielki. Syf jeszcze w nim, bo jeszcze go nie ogarnąłem, ale... Ale jest mega. Tam jeszcze środowisko jakieś pali. Samochody są w tle. Na parkingu. Mieliśmy imprezę. Znaczy w sumie nie my, tylko tu była impreza. Jacyś tam ludzie jazzowali i tak dalej. O, tu już nawet widzę, gdzieś do utwardzania przywieźli piasek, żwir, pierdoły. Krzysiu, i co powiesz? Super jest, pogoda fajna, szkoda, że trzeba się zwijać. No słuchaj, następnym razem przyjedziesz na dłużej. Krzysiu, weź, pokaż dziada. Kolegę, Łukaszka. Kolegę jeszcze lepszy. O, właśnie Krzysiu wyciągnie na lineczce. Tu mamy takiego potworka, którego złapałem. Trochę robi za dymę. No i poszedł. O. Żeby nie było, przyjechałem na nową wodę. Podobno tu mają problem z sunem. No właśnie. No to ja ten problem próbowałem rozwiązać. Rozwiązałem jak tylko mogłem. Czyli jak umiem. Jednego wyjąłem. Pokaż kolegę ty, Krzysiu. Zero limitów, zero wymiarów, zero wszystkiego. Chciałem go wypuścić, ale bardzo dużo wędkarzy mnie prosiło o to, żebym go nie wypuszczał tutaj. No i jest. Taki sobie krasnal. Taki sobie krasnal. Zrobimy zaraz sesję. Jest mega ciężki. Kurde, jestem zdziwiony, że jest taki. Kurde, ma niecałe 1,80 m. To jest ciężki w cholerę. Zaraz będą zdjęcia. Będę próbował dalej. Na nasza miejscóweczka. Wędeczki sobie stoją. Bojeczki. Bardzo ładna woda. Zadbana woda. Nie to co u nas? No. O, tutaj mamy namiocik z matą. Marcin sobie siedzi ze mną. Odpoczywa. Cały majdan w środku, nawet nie będę go pokazywał, bo to nie ma co pokazywać. Nie. Tam jest Saigon po tylu dniach. Tak, o, na stoliku takie kąski leżą tutaj właśnie. Przysparki najlepsze dla nas. Tak. I co? O, rozbiliśmy sobie. Marcin rozbił parasolik. I sobie posiedzimy, poczekamy jeszcze. Choćby chwilę.
bo dopóki wędki w wodzie, to nadzieja w narodzie. No to chodź.